Jeszcze przed końcem tego roku do segmentu miejskich crossoverów dołączy pewien bardzo ciekawy model. Ja dostałem szansę zobaczenia go na wiele miesięcy przed oficjalną premierą. Chodźcie ze mną zobaczyć, co kryje się za tą kotarą. Ten samochód, który tutaj widzicie, to nowy Ford Puma. Możecie pamiętać tą nazwę z takiego niewielkiego coupé bazującego na Fieście, które było dość popularne także na polskich drogach jakieś 20 lat temu. Teraz ta nazwa powraca w samochodzie także bazującym na Fieście, ale już nie w formie coupé, ale crossovera. Co prawda dalej takiego sportowego, dynamicznego, no ale właśnie większego, bardziej funkcjonalnego samochodu. Jego najmocniejszymi punktami ma być duża przestronność, taki bardziej charakterystyczny sportowy wygląd. Przy długości wynoszącej niecałe 4,2 metra jest to model pozycjonowany pomiędzy mniejszym ekosportem a większą kugą. Jest to także w takim razie samochód wycelowany wprost w tak popularne samochody na polskim rynku jak Renault Captur, Peugeot 2008 czy Seat Arona. Aby przekonać się, o co tak naprawdę chodzi w tym samochodzie, do rozmowy zaprosiłem Tomasa Morel, twórcę nadwozia tego ciekawego samochodu. So, Thomas, what we have here is a very unique, striking design. So, what were the main features of your work here? So, like you mentioned, we had to have a very striking design. That was our priority, something that really stand out directly of the crowd. And to do so, we work on specific ideas for this car. So first of all, you have to make sure the foundation of your design is right, to make sure that the proportions are right. So we heavily modify the platform to have the wheels very on the corner of the car, so very wide track, and that allows us to have a lot of shape. So overall, you will see the car has a lot of movement in the side panel, in the metal, the light reflections are moving a lot. That's because we put the wheels really at the corner. Something interesting to notice on the front is we have a very sporty DNA heritage. It's a very sporty brand. So actually the DRL signature reminds you of the Ford GT in our lineup. But one of the main features of this car is in fact the trunk. So what's so special about it? Yeah, you're right. The trunk is a massive thing on that car. We saw it earlier. We have this great styling. And the key element here is to join these two things together. Great styling, very sporty design, very athletic, together with a great trunk. So we achieve that because the track is wider on that car than normal. Actually, it's almost 70 millimeter wider than current Fiesta. And that gives you a lot of space, an uncompromised space. We are talking about 456 liter. So if you look, first of all, we have a premiere in the category, which is the keyless entry. So you don't need to use your hand, it's a power lift gate. And then you will see directly that the one also on the key feature, it's that there is no cover closing the way here. We mount the cover on the tailgate now. It's a soft material, so it can install itself when you fully load it. So I've got a very clear access. So it's all about the easy access and the ease of use of the trunk. So you have what does is like we remove any things on the side that normally maintain the cover, and we have a full 1 meter width. And here, this is obviously the main highlight of the trunk. Everything is rubber and easy to clean. And you have this extended storage space of 80 liter, where normally you used to have a spare wheel before. The take rate of the spare wheel in Europe is declining very heavily. You can see it's very square, so you can fit actually a suitcase from the airplane inside. It's also a lot of rubber. You have also here this mat that allows you to remove it and clean it. But that's not all. After the mat, you see that down there, if it's very dirty, you can clean with water. And there is a plug that you can open and the water will drain down the car.
Nowa Puma prezentuje się więc bardzo obiecująca, a to jeszcze zanim miałem okazję się nią przejechać. A przecież to właśnie prowadzenie bardzo często jest tym elementem Fordów, które jest w nich najciekawsze. Jak ten samochód się prowadzi, będziemy mieli okazję przekonać się już za parę miesięcy. Jako pierwsi przeczytacie o naszych wrażeniach oczywiście na portalu WP Autokult. Zapraszam.